wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, tu Paweł Kobak. W dniach od 28 do 30 stycznia, od godziny 18 do 21.30 w klasztorze franciszkańskim w Wilnie odbywają się rekolekcje Zobaczyć Niewidzialnego. Rekolekcje są prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski. Rekolekcje prowadzi ojciec Mateusz Stachowski z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, duszpasterz w klasztorze franciszkańskim w Ostródzie, rzecznik prasowy prowincji świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku, twórca i wykonawca internetowej telewizji franciszkańskiej Franciszkanie TV. Od 2013 roku egzorcysta posługujący w Wilnie i archidiecezji warmińskiej. Ojca Mateusza gościmy dzisiaj w audycji Rozmowa Dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę czcigodnego Ojca. Na wieki wieków. Amen. Dzisiejsze rekolekcje. Zobaczyć niewidzialnego, jak spotkać Boga w codzienności. Przygotowując się na dzisiejsze spotkanie z Ojcem, też się zadałem pytaniem. I jak spotkać Boga w codzienności? Bo na spotkanie z Bogiem zazwyczaj to idziemy do kościoła, do spowiedzi. I złapałem siebie na wstydliwym wniosku. Na co dzień my nie mamy czasu dla Pana Boga. No, nie mówię oczywiście za wszystkich, za większość, nie mówię, broń Boże, za Ojca, nie mówię za tych, którzy są dla nas wzorem wiary w Pana Boga, ale w większości tak jest. Myślę, że to są chyba dwie rzeczy, które warto poruszyć. Jedna to jest właśnie czas dla Pana Boga, a druga to jak Pana Boga spotkać, bo jasne, że przede wszystkim idziemy na mszę świętą, czy przyjmujemy sakramenty, żeby spotkać się z Panem Jezusem tak najkonkretniej, najmocniej. Ale gdyby oznaczało to, że Chrystus jest dostępny dla nas tylko w Kościele albo tylko na modlitwie, to znaczyłoby to, że nasze życie poza Kościołem, czyli kiedy robimy zakupy, kiedy idziemy do parku, kiedy spotykamy się ze znajomymi w kawiarni, to znaczy, że tam Pana Boga faktycznie nie ma. No i to by oznaczało, że Bóg jest dla nas dostępny trochę tak jak poczta, od tej do tej, albo jak jakiś sklep inny czy biuro. Ale Pan Bóg nie jest urzędnikiem, czy nie jest pracownikiem, czy sprzedawcą. To troszkę tak jak w rodzinie. Nawet jeżeli żona z mężem nie przebywa cały dzień, to przecież miłość nie ustaje. To tęsknota nie znika. Nie pragną siebie tylko wtedy, kiedy są blisko, kiedy się widzą, ale myślą o sobie cały czas. Przynajmniej taki byłby ideał. I teraz jeszcze ta kwestia czasu, no to rzeczywiście czas dany Panu Bogu to nie jest tylko czas w Kościele. Gdyby tak było, to strasznie mało byśmy Mu czasu oferowali. Myślę, że bardziej chodzi o serce, które przede wszystkim karmi się sakramentami, Słowem Bożym, czyli jest w Kościele, to prawda, ale jeżeli poza tym czasem nie jest przy Panu Bogu, no to chyba nie jest wcale. Tak trochę dramatycznie może podsumuję. Ale proszę Ojca, na co dzień kościoły nie są przepełnione. Kawiarnie na co dzień są pełne. Kina są pełne. Dlaczego tak? W kościele nie jest ciekawie? No nie, ale kościół też nie jest otwarty cały czas w tym sensie tak jak kawiarnia. Poza tym, no, gdyby ktoś siedział 8 czy 12 godzin w kościele, no to padłby z głodu. No musi coś zjeść, pójść do restauracji czy do sklepu, żeby kupić kurczaka albo mięso na kotlety. Natomiast potrzeba nam faktycznie myśleć o Panu Bogu, pamiętać o Nim, jakby stawiać Go sobie przed oczy cały czas, bo inaczej rozsypiemy się. To znaczy, skąd mamy brać nadzieję, skąd mamy brać ufność, skoro na świecie jest bardzo wiele zła, bardzo wiele cierpienia. Bez takiej prawdziwej relacji z Panem Bogiem, bez myślenia o Nim, bez tęsknoty za Nim, nasza wiara szybko zgaśnie. Do kogo dzisiaj należy Kościół, jeżeli tak mogę spytać? Czy Kościół należy do kobiet? Dlaczego tak? Pytam, bo... Ryzykowne stwierdzenie. Ale dosłownie kilka dni temu miałem spotkanie z panią teolog Ireną Neumiller, która prowadziła tu w klasztorze również rekolekcje dla kobiet. Otóż do niej na rekolekcje zapisało się 120 kobiet. Musiała nawet zatrzymać zapisy, bo już nie można było przyjmować. A ilu mężczyzn zapisało się na rekolekcje do ojca? To znaczy te poprzednie, bo te, które teraz prowadzimy, są dla wszystkich. To są rekolekcje ogólne, otwarte dla jakby bez... No a na poprzedni? Tak, tak. Było 40 mężczyzn, zdaje mi się. Trzykrotnie mniej?
Może to prawda, jakby matematyka tutaj wskazuje na stronę kobiet, ale może jeden mężczyzna jakby wystarczy za trzy kobiety. Jak można zaryzykować stwierdzenie. Ale mówiąc zupełnie serio, no jest to jakby zrozumiałe, że niewiasty jest trochę łatwiej zmobilizować w takim sensie też duchowym, mężczyznę trudniej. Ale też inne są zadania kobiety, inne zadania mężczyzny w kościele, więc myślę, że powoli udaje się poruszyć mężczyzn i myślę, że naprawdę coś bardzo dobrego z tego wyniknie. Nie możemy mówić, że wśród mężczyzn daje się zauważyć kryzys wiary. Nie można tak powiedzieć. Nie, myślę, że w ogóle jest kryzys wiary ogólnie. Mężczyzna, kobieta, jakby to myślę, nie ma znaczenia. To ja bym raczej nie wiązał tego z płcią konkretną. Powiedział ojciec bardzo smutną rzecz. Kryzys wiary panuje teraz? Myślę, że tak. Poza kryzysem wiary jest cała masa różnych problemów, kryzysów. Kryzys, no w ogóle rzeczy poważniejszych, ważniejszych niż to, co można dotknąć, zmierzyć, zważyć, zjeść, czyli kwestia choćby relacji głębokich, kwestia miłości, kwestia ofiarności. Od czego to zależy? To jest pytanie bardzo, bardzo trudne, bardzo szerokie. Ja nie sądzę, że potrafię odpowiedzieć na nie, ale wydaje mi się, że... Przecież teraz wiary nikt nie niszczy. W czasach sowieckich, tutaj u nas w ZSRR, w Litewskiej Republice Radzieckiej, w czasach PRL-u przecież niszczono. No, nie otwarcie, ale mimo wszystko. Mhm. Wiara była na wysokim poziomie. Naprawdę. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, czy była na wysokim poziomie. Na pewno było wiele osób w kościele, ale czy to była wiara na wysokim poziomie? Nie wiem tego, ponieważ gdyby rzeczywiście była na wysokim poziomie, myślę, że ona by się tak szybko nie skończyła. Coś, co jest na wysokim poziomie, tak szybko nie znika, jak sądzę, więc nie mam prawa żadnego ani jakiejś zdolności, żeby ocenić osoby, które wtedy wypełniały kościoły, ale wydaje mi się, że to też było trochę związane z czasem. Tym bardziej my Polacy jesteśmy trochę przekorni. Jeśli czegoś się nam zabrania, no to raczej właśnie to zrobimy. Więc być może jakaś część, jakiś procent osób trochę jakby po tej linii zapełniało kościoły. Natomiast czasy, które są teraz, można wskazać kilka takich elementów, które sprawiają, że coraz rzadziej sięgamy do swojego serca, to jest choćby szybkość naszego życia, brak czasu właśnie, o którym wspominaliśmy. To jest zalew wszystkich, już bardzo ogólnie mówiąc, takich urządzeń czy sposobów już nawet życia właściwie elektronicznych. Telefony, tablety, one właściwie zajmują większość naszego czasu, szczególnie ludzi młodych. No i myślę, że to jakby wzięte razem sprawia, że coraz rzadziej chce nam się myśleć w ogóle o Panu Bogu. Za przewodnika w dzisiejszych rekolekcjach macie świętego Franciszka z Asyżu. Tak, i to myślę, że jest jedno z lekarstw, które może pomóc nam odzyskać pragnienie Pana Boga, bo święty Franciszek chyba najczęściej kojarzy nam się z takim świętym, który biega po polach, goni motyle, jest taki szczęśliwy, bo widzi zachód słońca, uśmiechnięty, ale to jest bardzo fałszywy obraz Franciszka. Może nie kłamliwy, ale fałszywy w sensie, że niepełny. Bo przede wszystkim Franciszek uczy nas odkrywania Pana Boga w sytuacjach najtrudniejszych, to znaczy w cierpieniu. Wtedy, kiedy my się gubimy zupełnie, kiedy wszystkiego mamy dosyć, kiedy wszystko nam się wali. I tu się pojawia Franciszek i mówi, ale Pan Bóg jest w tej sytuacji. Właśnie dlatego Ci ją dał, żebyś się zatrzymał, bo sam z siebie nigdy się nie zatrzymasz, bo masz 1000 rzeczy do zrobienia, masz 1000 przyjemności do złapania, a kiedy przychodzi doświadczenie, czy to jest choroba, czy jakaś rozłąka z kimś bliskim, problemy w relacji, w pracy, z pieniędzmi, to rozmaite rzeczy mogą być, ale one mają taką władzę, że zatrzymują nas w miejscu i musimy się skonfrontować. Już nie można uciekać od cierpienia. Od Pana Boga możemy uciec, ale kiedy przyjdzie cierpienie, jesteśmy przez nie jakby w kleszcze wzięci i wtedy musimy naprawdę dać odpowiedź. I to jest, Franciszek mówi, to jest wołanie Pana Boga. To jest pytanie Pana Boga. Co ty chcesz, człowieku, dalej robić? Wspominałem na wstępie, że ojciec to i duszpasterz w klasztorze, i rzecznik prasowy prowincji świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku, twórca i wykonawca internetowej telewizji franciszkańskiej Franciszkanie TV, a od 2013 roku egzorcysta posługujący w Wilnie i archidiecezji warmińskiej. Skąd ojciec na to wszystko znajduje czas? Bo przecież ma tyle samo, co i inni. 24 godziny w dobie.
Proszę opowiedzieć naszym słuchaczom o sobie. Właściwie chyba ja nie znajduję tego czasu, bo pewnie bym go nie znalazł, bo rzeczywiście jest go zwykle za mało, ale staram się pytać po prostu Pana Boga, co mam dzisiaj robić, co Ty chcesz, żebym robił i... Odpowiada? Tak, no rozeznaję to, co jest Jego wolą i jeżeli rzeczywiście rozeznaję dobrze, a ja często się mylę, też często nie potrafię rozeznać dobrze, często popełniam wiele błędów, ale widzę, że jeżeli rozeznam dobrze, to znajduje się i czas, i siły, nawet jeśli ja fizycznie jestem, powiedzmy, niewyspany, czy gdzieś tam po jakiejś dalekiej podróży, czy po jakichś obowiązkach już tak padam fizycznie, to jeśli to jest Jego zadanie, to swobodnie ono się jakby wykonuje samo. I to wielokrotnie widziałem takie rzeczy, że jakieś trudne zadania, trudne sprawy układają się no, bez żadnego problemu. Ale warunek jest taki, żeby pytać Go, czy to jest Jego działanie, czy to jest Jego wola, bo zdarzyło mi się nieraz coś robić, czy rozpoczynać jakąś działalność, jakieś dzieło i ono się rozsypało za chwilę. Okazało się, że ja nie miałem siły na to, że przestało mi się chcieć, że nie było środków, nie było chętnych, żeby to jakoś tam ciągnąć dalej. I zdałem sobie sprawę, że Pan Bóg mówi, ale to nie, tego nie rób, to nie była moja wola. Sam dla siebie odkrywam, że to jest klucz do jakiejkolwiek działalności, czy jest tego wiele, czy może to będzie jedna tylko rzecz, ale pytać, czy Panu Jezusowi się to podoba, czy to jest Jego plan, Jego działanie. Leciąc do Wilna, ma wszystko rozłożone co na minuty, ale już dzisiaj znalazł chwilkę czasu i do Ostrej Bramy, do Matki Ostrej Bramskiej. W drugiej kolejności, bo najpierw do Świątyni Miłosierdzia. To jest zawsze mój pierwszy punkt, kiedy do Wilna przyjeżdżam, to pierwsze kroki kieruję do Świątyni Miłosierdzia i zaraz potem pędzę jeszcze na chwilę chociaż do Ostrej Bramy. To takie są punkty musowe w czasie pobytu w Wilnie. Dziękuję Ojcu bardzo za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia mówiliśmy z ojcem Mateuszem Stachowskim z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Z Panem Bogiem i do usłyszenia. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.